Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy i moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Mass Effect Andromeda. Słuchajcie, zacznijmy sobie może błyskawicznie, aktywnie od rozdania skillsów, bo możemy. Mamy 3 punkty, więc myślę, że chętnie wskoczyłbym tutaj na rangę trójeczkę. Tam mi da więcej stabilności i zaraz się zaczną te fajniejsze rzeczy. Trzeba zrobić tu 3 punkty, żeby potem iść albo w tę stronę, czyli do zapasowej amunicji, albo do wagi. Jeszcze nie jestem pewien, która z tych będzie lepsza. Na pewno chciałem sobie rozwinąć, jeśli chodzi o postać. Tak, tu zatwierdzamy. Zobaczmy jeszcze na korę. Ile masz punktów? 2. To ci nie starczy, więc może dajmy jej komandoskę Asari. Czy trening obronny? Będziesz miała strzelby większe obrażenia. To dajmy. To nie jest takie dobre. Nowej dajmy na jedynkę, to zawsze daje jakieś tam obrażenia. Nałóżmy ci na jedynkę, zostawmy jeden punkt, tak żebyśmy mogli potem na trójkę zrobić szarżę. I Uliyama, pokaż się. No, heja. Granat odłamkowy na dwójeczkę. Zauważyłem, że on sporo tego używa, więc dajmy mu to. Zostaje nam punktów całe 0, więc okej, tak, zostawmy to. I tutaj też naturalnie potwierdzamy i wychodzimy. Kora został jeden punkt, oczywiście tu wychodzimy. No, halo, telefonie, proszę się wygasić, ktoś mi pisze SMS-y. I to chyba tyle. Dobra, rzućmy okiem, słuchajcie, mogę patrzeć na journal? Mogę, bardzo dobrze. Sojusznicy i związki, zaginiona Arka, to na razie nie. Zadania w Heliosie, nie mam nic, zadania dodatkowe. Poznaj Nexusa, zróbmy to. Niech będzie naśledzone, okej. Czy ktoś tutaj jest z ekipy Nexusa, z kim muszę porozmawiać? Nie, trzeba wrócić do głównej części, więc na pewno wrócimy do głównej części szybciutko. Porozmawiamy z Cash, z Kandrosem i z naukowcami. Kandros jest na pewno dosyć blisko, a poza po przyjeździe powinniśmy go mieć. Fajnie, dosyć łatwo się można zorientować w tym Nexusie. Nie jest taki duży. Chyba, że on później się do centrum operacyjnego pojechałem. Chyba dobrze. On chyba jest w centrum operacyjnym, jak się nie mylę. A może się mylę. Zaraz się okaże. Sprawdzimy, gdzie się znajduje. Ja bym teraz nie zwrócił uwagi. Centrum operacyjne. Tak, dobrze szedłem. Zdecydowanie dobrze, panie kolego Ignacy. Tu jest pan Kendros, tak? Kendros on się nazywał? Kandros. Okej, porozmawiajmy z nim. Krogan, dumny. Something like that? You get used to it. Just focus on being a Pathfinder. Can't argue. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. What's the word on the Turian Arc? Oh, właśnie. Scattered readings. Some indicate the Natanis was destroyed. Others that people are alive. If you need anything, come see me. Even okay. If it's just a vent. Okay, tak zapytajmy. Bo to jest ciekawe. We usually see them on worlds with those alien structures. The Ket, they don't talk to us. Every time we cross paths. Why? What do they want? No one knows. But I've seen their. I want them a long, long way from the Nexus. Okay. Przybycie do Andromedy? What brought you out here to Andromeda? I was tired of being. The good one? The Kandros family is old military. Then my sister became a sculptor, and cousin Nyrene went pirate on Omega. Everyone. But I keep wondering, when do I get my adventure? Jen Garson's dream was so grand, so gutsy, I had okay. To be part of it. You talk like you weren't part of the leadership. How did you end up commanding? I was escorting a prospecting team on some. They penned us like cattle for experiments. I managed to get loose, snatched a gun, and by the time we killed the bastards and headed back to warn them. That sounds familiar. The militia grew. Strasznie jasno się zrobiło, nie? Funny. Once the heat is on, all kinds of people rise to the top. Jeszcze zapytajmy o Turian, jak wygląda? The other Turians. It's probably why so many of us are in the militia. We like to earn our citizenship, whatever. But it's hard to focus with our arc missing. Dobra, tyle starczy mi z rozmowy. Spoko, w sensie wydaje się być okej. Zdarzali się tacy Turianie w pierwszej części na przykład. To był jeden z naszych głównych wrogów, był Turianinem właśnie. To nie fair, to nie fair. To jest jakaś misja tutaj chyba z panią Turianką, tak? Tak, to jest misja. Turianin wyglądał trochę strasznie. Gdyby się tak zastanowić. Co to za zbrodnia? Może zapytajmy. What exactly was he convicted of? They don't exile you for petty theft. Well, maybe this bunch would. They say it's murder. They're calling him the first murderer. There are witnesses and evidence, but his name is Nilkin Rensis. He could give you the details if you were willing to speak with him. No, pewnie, że pomożemy. I'd be happy to. Please. To co? Bawimy się w to? A, czy się pobawimy? Ostatnio zrobiliśmy fajne te bonusowe zadanie robiliśmy, więc może dzisiaj się w to pobawimy. Niepoznanie Nexusa w Heliosie. Pierwszy morderca.
Porozmawiaj ze strażnikiem więziennym. Gdzie jest pan strażnik więzienny? Tutaj. To stosunkowo niedaleko, to dobrze. Co tam, sierżancie? Pathfinder Ryder. Here to see Nilken Renson. Ah, our murderer. Wife's Nilken, you're moving up. The Pathfinder, huh? They called in the big guns to exile Andromeda's first murderer. Może tak odpowiedzmy? I'm not here to exile you. Told your wife I'd look into things. At this point it's too late. They found me guilty. Dziwne światło, że wszyscy ubiali tacy. I was part of the futile effort to set up a colony on Eos. The security chief, Reynolds, my friend, he refused to call for evacuation. I argued with him. Everyone saw. Last I checked, getting into a spat. There's more. He ordered us to regroup and counterattack. We were. I saw movement. Thought it was the witness saw the chief's chest explode. Sounds like an accident. That's what I told them. But I was enraged when we argued. There's a. Everyone's certain I did it on purpose so we could evacuate. Only my word otherwise. Zróbmy tak. It'd be nice to have someone with an open mind looking at it. You're a pathfinder. Maybe there's still. Okej, okay, idziemy do Kandrosa zatem. Mamy ciekawe. O, handlarz z bronią. Uuu, mogę kupować różne fajne nowe rzeczy. I mogę sprzedać cały złom. To zróbmy. Spoko. Nie. To znaczy co? Potwierdź? Nie no, wróć. Sprzedałem ci cały złom? Potwierdź. Tak. Dobra. To jest strzelba rzadka. To jest rzadki karabin szturmowy, na którego mnie nie stać. Z tego co widzę. Co ty ode mnie możesz kupić? W sumie gówno. Z tego co widzę. Dobra, wróćmy. Nie chciałem tak wrócić. Poczekajcie, nie rozumiem jeszcze do końca tego. Żmija to jest karabin snajperski. Katana to jest strzelba, to pamiętam. No i omniostrze tak akurat mieliśmy. Soku. Wow. W sensie, z czym to porównujesz? Z pistoletem? M3 Predator to jest chyba mój karabin, tak? Nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, na razie się tym nie przejmuję, bo widzę, że on nie ma za dużo przedmiotów, ma tylko jakieś tam podstawowe bronie. A my, słuchajcie, a to jest zwykły handlarz z bronią, tak? Czym się jest różnica? Aha, po prostu. A skąd te ceny? Aha. To już wiemy. Dobra, chodźmy do Kandrosa, rozwiążmy to zadanie. To mnie ciekawi, czy możemy się przyjrzeć jeszcze nagraniu. Dobra. O morderstwo mnie interesuje. When the colony attempts failed, it didn't help spirits that a high rank. The mutiny here on Nexus was probably inevitable, but this acted as a spark. So there was a trial, and you. It was short and decisive. Despite the lack of physical evidence, his only defense was, trust me, I didn't mean to do it. That is the difference between murder and accident. In this case, motive plus opportunity plus I. Look, knock yourself out. Key witness Cassidy Shaw works in operations Go-Ed, and there's a recording of the perpetrator threatening. As far as I'm concerned, this case is closed. No dobra. Bye, Kandros. You and me both. Sprawdźmy zatem konsolę. To jest tutaj? Opcjonalnie przez wojne granie. Chyba tu. This console reports on the militia's current strike team missions, Pathfinder. Please speak with Tyrion Kandros for authorization to participate. Porozmawiaj z Kandrosem na Nexusie? Tu gdzie jest ten... A, tu jest nagranie, dobra. A tam jakąś inną misję zrobiłem, no dobra. Hiram! Hiram! They've seized the compound! Call for evacuation! We're not giving up, Nilken. We're taking it back! No! I'm not letting your ego get us killed! Even if I have to... No, get him off me! Get him off me! Porozmawiam jeszcze z tą Cassidy. Gdzie to się znajdujesz? Wyżej. W operacyjnym. Tu gdzieś. Cassidy Show.
Któraś ty? Ty. Porozmawiajmy z tobą. Co masz mi do powiedzenia? I'm Scott Ryder. I'm looking into the Nilken murder. Oh man, I thought. Yes. I helped pull him off Chief Reynolds. Then in the sandstorm, I had a pretty clear view of the chief. Then his chest burst open. I'll never forget it. The look on his face was pure shock. Zobaczmy Catowiu. Did you see any cat in the vicinity? Nilken said so, but not. Still, the sandstorm was severe. Visibility wasn't great. Did Nilken seem remorseful? Could have been guilt. The reality of the act. If they'd fought and Nilken threatened to kill him, why was Reynolds surprised? Friends fight, say things that, but you don't expect your best. To me, that's the saddest part. The chief's heart was broken right before. Jeszcze porozmawiajmy o tym. Reynolds was leading you back to retake the compound. It wasn't my place to. In retrospect, it is ironic. If he hadn't been killed, we all probably would have died. No dobra. I appreciate the info. Of course. Czy to idzie jakoś zebrać? So the body was never examined? Tian wouldn't allow a mission to go back. Ho. To jeszcze trzeba z Tanem porozmawiać. Tan to był ten gentleman, nasz ulubiony księgowy. No dobra, porozmawiajmy z dyrektorem Tanem. I'm looking into the Nilken Rensis and I want to go to Eos and retrieve. That isn't usually Pathfinder. First murder in Andromeda and I'm impartial. Settling an outpost comes first. But I suppose I have no objections. Physical evidence will only be the case. The more certain we can be. All right, but let's keep quiet. I hope anything you find reaffirms what's been done. We'll send the coordinates of the murder scene. Good luck. O, no i patrzcie, wyjaśniliśmy troszkę misji. Więc jak udamy się już teraz na Teos, to będziemy mogli zbadać dowody morderstwa. Więc zajebiście, otworzyliśmy jakąś misję i to w taki fajny sposób. Pierwszy morderca, no tak, tutaj teraz już trzeba będzie zbadać dowody morderstwa. Na to nie mamy specjalnie możliwości. Zatem zobaczmy jeszcze tutaj zadanie dodatkowe, poznawanie Nexusa i włączmy sobie tutaj śledzenie. Więc dzisiaj bawimy się dalej z zadaniami dodatkowymi w czasie poruszania się. Gdzie tu się znajdujesz? Naukowcy są tam. Mhm. I tam jest Cash. Polećmy do Cash szybko z tamtej strony. Zdaje się, że jest za drzwiami, więc daleko do niej nie mamy. Nowa lokalizacja, pani Cash. No, zobaczmy. Chciałem ją zapytać trochę. There's a lot that needs doing. At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. Dobra, zapytaj moje pracę. I keep the station functional. As functional as possible. Kroganie, gdzie się w ogóle znajdują? I noticed there aren't a lot of Tan. Ask him why most of I can tell you this much. When the my clan were supposed to settle matters and in return get say in the initiative. Did the deal go through? The clan held up their part, but Tan had a meltdown when he found out. Then Addison's assistant, Spender, pretended he it was a mess, but I don't blame my people for walking out. We're done being used. With your clan gone, it's complicated. The station and my clan both need me here. Jeszcze zapytajmy o to. Genofagiu, to jest właśnie ta sterylizacja, która była na nich. There's arcs missing. Some idiots tried to mute. Czy genofagium to było do leczenia, pamiętam. More idiots defended my clan, so they left. And to top it all off, the founder of the initiative, No właśnie, co ty jeszcze powiesz o Jean? What happened to Jean Gars? Killed in the Scourge disaster. No to, to wiemy. Jeszcze zapytajmy o... But I thought the Hyperion had it bad when we arrived. The outposts aren't happening because we don't have resources or people. And let's not forget how badly the station was damaged. My team and I are repairing what we can. If we don't get material soon, things will go downhill. Dobra, jeszcze o genofagium zapytaj. When we left the Milky Way, the Krogan were still dealing. Right. The genophage. A little gift to our people from the Solarians thousands of years ago. That sterility virus they infected us with left most of our children stillborn. Only one in a thousand survive. No wonder your people have such a problem with Solarians. Some wounds never heal. Not that my ancestors didn't provoke. And it's not fair to blame it all on them. I'm hoping that's all in the past. Plenty of blame to go around, but Andromeda. Chodzi o wirus właśnie. Kroganie generalnie byli bardzo agresywną rasą. Stąd też właśnie Salarianie i Turianie się dogadali, żeby dojechać tak. But my clan was starting to show mutation against the virus. A natural.
During the trip to get here, Krogan underwent gene therapies to enhance the mutation while... So you used those 600 years to your advantage. Gave the adept... Yeah. Still early, but... Our scientists say we've improved viability to almost... Beyond all the statistics, it means more Krogan children will live. Zajebiście. People have a future out. No dobra. Nothing more for now. Try not to die. Spoko się wydaje być. Ta kroganka. No tak, wygląda też ten Nexus, generalnie masa osób ma w dupie, co tu się dzieje. W sensie większość tym gardzi dosyć mocno, bo generalnie dzieje się chyba dosyć do dupy. Weźmy oczywiście wszystko. Nie zdaje się, że tutaj zarządzany jest on dobrą ręką pana księgowego. Po drugie jeszcze ta spięta jego doradczyni. Problemy z kroganami. No jest tutaj, sporo, myślę, mniejszych czy większych problemów, które trapią w tym momencie. Nexus. You must be the Pathfinder. Wonderful. You and your Sam are exactly what we need. Thanks, Mr. Professor Herrick. My colleagues and I will work with your Sam and the data you gather to solve Andromeda's scientific mysteries. Okay. What fields do you study? Herrick's in the life sciences. I do planetary geology, oceanography, rocks and runoff. Aradana's the space and math whiz. Not that we've had much to study with everyone cooped up for 14 months. But your data on the Scourge flows like poetry. Now we can better advise on repairing the damage it caused. And maybe Addison will give us a real workspace. Who can think with all this racket? Okej, czyli zakończyliśmy poznawanie Nexusa. Zdaje się, że mamy misję z głowy. Pytanie, czy coś nam to więcej da. Halo, misjo? I co chciałem teraz zrobić? Journal? Pokaż, dobra, ukończone misje to akurat zrobiłem. W Heliosie to mamy ten Nexus, sojusznicy, związki. No, pokaż to. Tu gdzieś jestem w stanie znaleźć informacje? No chyba niespecjalnie. To jest chyba jakaś większa misja. Więc to nie jest to. No to co, zostają nam... Porozmawiaj z Kandrosem. Okej, pierwsze uderzenie i lepsze początki. Dobra, zacznijmy jeszcze tutaj, póki znajdujemy się w tej części miasta, to jeszcze podejdźmy tutaj. A następnie pójdziemy na Hyperion porozmawiać z naszym samym, że tak powiem. Porozmawiamy z panem Kandrosem. What are they? Assault and extraction squads. When we need the best. Since you have a front row view of the cluster, I can give you authority to dispatch them. What situations should they handle? Protecting civilian outposts, holding key positions, or just distracting the cat. Authorization complete. Good luck out there. Co mogę z nimi zrobić? Dostępne misje grup uderzeniowych. Zobaczmy to. Zajebiście. Żeby wysłać grupę Apex. Post ten zostanie automatyczny. Misje Apex tryb online ze znajomymi lub grach publicznych, żeby zdobyć nagrodę grup uderzeniowych. Fajne to. Podoba mi się. Tylko chyba teraz nie możemy w to grać w ogóle, nie? Te misje mogą zostać wykonane przez twoją grupę uderzeniową, bo wybierz misję z pomocą... Dobra. Okej. Żeby wykonać online lub ten. Misja wygasa, środki pionierskie. I coś za to dostajemy. Fajna mechanika. A to ja mogę sobie tak zagrać tak sam dla siebie? Zbierz zasoby. Odzyskaj artefakt. A, to musiał w trybie online zagrać. A on jeszcze nie jest dostępny. A wyślijmy tutaj Apexów. A nie, to jest bez sensu. Anuluj to. Nie mają szansy na to. No anuluj. Tak? Anulowałeś? No dobra, zobaczmy to. Bez sensu, nie możecie tego anulować już? O Jezus Maria. Tu wyślij grupę uderzeniową. Nawet nie mogę tego zrobić już. Czyli zaskoczyło to. O Jezu, pewnie zaraz ich stracę, że się tak coś skończy. Tu są jakieś nagrody pionierskie. No spoko, wiem. Nie mogę werbować grupę jakąś. Mam grupę Quebec. O Boże, ale tu będzie masa multi w takim razie.
No dobra, to teraz i tak musimy się udostać na Hyperion, jeśli się nie mylę. Więc kierujemy się do kolejki. Zobaczmy jeszcze, gdzie tam były te przejazdy, bo widziałem, że... A ty? Hejo, a co ja z tobą mogę coś zrobić? Kora? Możemy się jakoś poznać? Powiedzmy, że... Let's hope not. You won't. That's the end of it. I worked out logistics with Director Tan. They're giving us a sh... I still need to head back to the Ark and check... Sounds good. While you're there... O, właśnie, możemy sprawdzić coś, co tam z naszą siorką. Pokład mieszkalny, dział kriogeniki. Tu mnie jeszcze nie było. Hyperion to... W kriogeniki chyba muszę pojechać. Tak mi się wydaje. Bo tam było, że tak, że w kryogenice chyba z tym samym się jednym widział. Tak? Sam? Sam się nazywa. Okej. Okay. Misję mogę wybrać sobie? To jest w priorytetówkach. Dobrze? Zdecydowanie dobrze. Samym na Hyperionie. Nie, to absolutnie źle pojechałem w takim razie. Czyli trzeba jechać na pokład mieszkalny. No dobra, spokojnie. To tylko kolejka. Przecież mamy tyle prądu i surowców, że wykorzystywanie takiej kolejki to jest świetny pomysł, prawda? Bardzo dobrze, że dla jednej osoby taką kolejkę macie, jeżeli macie ograniczone surowce. Akurat ja szanuję w takim razie taką postawę. Idźmy w tę stronę. I co? Tam. A, okej, dobra. Faktycznie, to jest w ogóle jeszcze duże miejsce. Tam jeszcze bici naukowcy wyżej. Tutaj w sumie nie ma nikogo do gadania. A co tutaj mamy? Coś widziałem. Pojemnik. Oczywiście, że wałujemy wszystko. Turiańska cewka kalibracyjna. Okej. Tutaj. A, w pokładzie mieszkalnym. Jeszcze bym pochodził, pobadać sobie. Szkoda tylko, że mam tak mało czasu. Hello, Scott. Nagranie. Welcome back to Samhood. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential. You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. I don't understand the need for secrecy. Your father felt it was for the best. What was he trying to hide? My true capabilities. Alec overrode the implant safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. Whoa! And that's me now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Huh. Profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. Hmm. I can understand. People might get the wrong idea. Super soldiers. A computer having control over a human. Providing an enhancement to the human. It is a symbiotic relationship that benefits both. What do you get out of it? Though I'm artificial in design, I am fully sentient. Far beyond what even the initiative understands. I don't follow. You're an AI. So what's different? I am a new form of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. To powiedzmy tak. How do human experiences affect a computer? This was a question your father often pondered. I am intended to be the answer. Sounds like we both are. What does this mean for us? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad strikes again. But not without recourse. The further you explore as a Pathfinder, the more blocks will be removed. Perhaps you should begin in your father's quarters. Yeah, test. In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. Wow! Serio? Żołnierz. 24 punkty z umiejętności zainstalowane. Okej. Okay. Skupienie strzelca. Przyznaję rosnące prawie do obrażeń za każdy cel zabity w krótkim czasie. Obrażenia, celność, dobra. Okej. Okay. Inżynier. Żebym w ogóle miał odblokowany 6 punktów muszę mieć w tym. Adept to jest do biotyki. To bankowo. Strażnik. Biotykę i technologię, czyli to jest fuzja. Szturmowiec. Walkę i w biotykę. Aha, okej. Okay. No, nie lubię tak walczyć akurat. Szpieg, walka i technologia. I Pathfinder, tak? Po wszystkim, wszystkim po trochu. Tak to jest napisane? Po trochu? Po trochu. Nie wiem, czy takie słowo w ogóle istnieje.
Nie no, kurde, że się będziemy zastanawiali. Dobra, escape, aby wyjść. Profile, ok, czyli tu mamy nasz teraz przegląd profili. Ulubiony. Jeszcze moce mogę wybierać, dobra. Trzy możemy mieć chyba aktywnie moce, tak mi się wydaje. Zumiejek to tylko korzy, mogę dać jeszcze coś, to na spokojnie. Oh yeah. I teraz tak, mamy już porozmawiać. Sprawdźmy jeszcze szybciutko tylko questy. Tajemnice rodziny Riderów. Gdzie to się dzieje? Gdzie to mam uskutecznić w takim razie? Wyzwalacz wspomnień. Wow. Takie rzeczy to istnieją? No dobra, to zobaczmy. Wyzwalacz wspomnień. Ekspres do kawy. Poszukaj wyzwalaczy wspomnień, które odblokowują matrycę sama. Aha, czyli trzeba szukać różnych elementów. System archiwów. Aha, czyli trzeba będzie otwierać. A dziennik ogólny? Doktor Liarat Sony? O, Liarę to znamy. Znamy. Pretty sure my sisters mentioned Dr. Tassoni, an expert on Protheans, I think. I have loaded Dr. Tassoni's research onto data pads. Zobaczmy wiadomość. Hello, Alec. This is Dr. Tassoni. I'm flattered you can't, but I'm young and Asari, and they are getting older. So we will see who has the final word. In the meantime, I'm happy to pass along my research. Jeszcze zobaczmy następną wiadomość. Spoko, czyli Liarę będziemy mieli. To jest fajne, ona była fajną postacią. Jeszcze zobaczmy ostatni O, jaki smutny tata. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o dzienniki. Czy coś to odświeżyło? Urywek nagrania dźwiękowego. I am Dr. Liara Tassoni, and I've spent several decades researching ancient Protheans. It is common knowledge that the Protheans were an advanced race that flourished in the Milky Way about 50,000 years ago, then went extinct, even at the time of this writing. The year 2182, their culture remains a mystery. During my studies, I have developed some practices that can be used when analyzing any ancient culture. I hope they may prove useful for the research community. Okay. Co tu jest jeszcze jedno nagranie dźwiękowe? When studying a dead race, the most obvious problem is the lack of an observable population. This raises the question, when is a species truly extinct? The Prothean civilization spanned the galaxy, and it took centuries to confirm that all members of the species really had died out. While it's possible that living Protheans may be found in a hidden pocket of the galaxy one day, the chances are statistically trivial. Once an extinction is confirmed, the study's nature moves from sociology to exoarchaeology. Dobra. Czy coś jeszcze mi tu... Co my za misję robimy teraz? Tajemnice rodziny Riderów. Wyzwalaczy wspomnień musimy szukać. Normandia. Wow, będziemy mieli statek. Broń boczna. Your father's first sidearm, a memento of his early Alliance service. I bet that saw plenty of action. Alec's first kill occurred in combat during the First Contact War. Back when Turians were the enemy. Crazy times.
To zbadaliśmy. Książki. Printed books. Reproductions of Lewis and Clark's journals detailing their expedition in the 19th century. Explains Dad's interest. They were pathfinders too. Dobra, co to jest? Urywek nagrania dźwiękowego ostatni. When studying an extinct race, it is important that our preconceptions and current knowledge not color the facts. We must look to the evidence itself. The Protheans constructed the Citadel and an incredible network of mass effect relays. This speaks to a culture of the highest order. Such a monumental achievement surely must come from an enlightened race that was in harmony with its people, free of conflict and strife. Without the ability to study a living example, however, this can never be determined with 100% accuracy. Ja muszę sprawdzić, jak to datowo jest, bo jakby ta Liera Tsoni mówi w taki sposób, jakby nie przeżyła wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w Trójce. I ja nie wiem, czy to nie jest tak, że my wtedy wylecieliśmy na tą Andromedę i w ogóle... Nie, no to by się nie zgadzało, bo... Wtedy Kroga... nie wiem, nie jestem pewien. Nie jestem jeszcze pewien, jak tutaj dokładnie to się będzie wszystko rozbijać mi. Będę musiał sprawdzić to dokładnie. Pójdźmy do Sama jeszcze raz. No zobaczmy to. This memory is from the time when your father was posted on the Citadel. Serio, będziemy na Cytadeli? Naszym ojcem? Alec, your recommendations will never fly. Artificial intelligence? It's our best option. If the Council gets wind of this, it'll set humanity standing back decades. You're overreaching. Ambassador Goyle, I'm the military attaché on the Citadel. My mandate is clear. Find an edge for Earth. And AI is your answer? We need to catch up. The Asari, the Salarians, they're centuries ahead of us. But it's illegal. Their rules, not ours. Why deny Earth an advantage? Define this advantage. It will set us free. We're prisoners of our own five senses. There's a reality greater than ours that we can't perceive. But an AI? How? By augmenting our own abilities and adding a few new ones. Well, none of that stopped those Geth from revolting. Because they were separate from their creators. But AIs and humans interface directly, experiencing the world together, benefits both. There's no creator to revolt against. I'm sorry, Alec. We can't take the risk. I appreciate your work, but your request will be denied. Ellen, what did the doctor say? He told me to appreciate the time I have left. There's no cure, Alec. It's terminal. Not on my watch. Czyby to była nasza mama? Wow. Hearing mom again. I never knew that's how Dad found out. Alec was a stubborn man. It's how Dad was wired. He didn't like to lose in any situation. It would seem that included me. Nobody wanted to listen. The idea of you scared people too much. After this, Dad moved us back to Earth to care for Mom. Wonder why he wanted me to see this. Perhaps it was the beginning. Of what? Unknown. Private audio logs are now available in your father's quarters. I detect additional memories, but they are currently locked. They may yet hold answers. Okay, I'll keep working on it. Dobra. That's all for now. Of course. Wyzwalaczy wspomnień. Czy nie, no tam chyba wszystkie zrobiliśmy już wyzwalacze, tak? Mi się wydaje przynajmniej. Tu był ten dziennik, były książki. Printed books. Reproductions of Lewis and Clark's journals. To była ta kawa. Broń. Explains Dad's interest. They were pathfinders too. Wydaje mi się, że to tyle. Wydaje mi się, że to tyle. Jeszcze raz sprawdźmy to, czy to w ogóle coś woła. Tu było, że jeszcze w tym coś jest, w systemie archiwów. Czy coś się odblokowało? Jest, choroba Ellen. Widzicie? Pierwszy dziennik, chodźcie sprawdźmy.
Okej, okay, czyli mamy już drugi dziennik z naszej rodzinki szalonej. Dobra, słuchajcie, sprawdźmy jeszcze, co nam zostało. Po całym świecie, aha, no dobrze. Zaginione arki nam nic nie pomogą, czyli sojusznicy i związki też nic. No to co, idziemy na nasz statek, ale nasz statek, słuchajcie, moi drodzy, to odwiedzimy już w następnym odcinku, bo moi drodzy, wyjdźmy sobie tutaj jakiś ładny obszar. Gdzie jest w ogóle nasz statek? Hejo. Mogę iść na mój statek? Dziękuję. Jest jakiś wskaźnik, gdzie mam iść na statek? Na to wygląda, że muszę pojechać. Zajmiemy się tym, moi drodzy, w następnym odcinku, który pewnie będzie za parę godzin na YouTubie. A jeżeli oglądacie w playlicie, to zaraz jak sobie włączycie. I ominacie byliście wy, a to był Mass Effect 3 Andromeda. Widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.